Witam serdecznie. Ostatni film z serii Waniliowi Bohaterowie i tym razem opowiem, które karty według mnie są wciąż wartościowe i zasługują na materiały w grupie kart pięciogwiazdkowych. Jak wspomniałam w poprzednich filmach, po rozbudowaniu opcji w losowaniach z eventów oraz po wprowadzeniu do gry bohaterów sezonu drugiego, większość tych kart waniliowych, czyli tych dostępnych we wszystkich losowaniach oraz możliwych do wytrenowania w Akademii Wojskowej 20, ma zbyt słabe właściwości specjalne i za szybko ginie w walce tak naprawdę. Nie należy jeszcze panikować oczywiście, ponieważ wciąż kilka waniliowych kart zasługuje na materiały i zasługuje na te promocje. Zacznę może od bohaterów, którzy wciąż nie mają swoich odpowiedników wśród nowych kart, a mianowicie lekarzy. I do tej grupy zaliczamy trzy karty pięciogwiazdkowe. Pierwszą kartą to jest oczywiście LKJT. To jest fioletowy lekarz, który chyba jest wciąż jednym z najlepszych lekarzy w grze. Można mu prędkość przełamać dwa razy praktycznie przy wykorzystaniu węzła na siatce umiejętności oraz przy podaniu mu broni przyspieszającej. Leczy o 500 punktów wszystkich sojuszników, ale co przede wszystkim, co najbardziej lubię, to usuwa wzmocnienia wszystkich sojuszników. Także bardzo dobra karta. Ja mam w tej chwili, miałam szczęście go wylosować tylko dwa razy i obaj są zrobieni. Jeden jest, tak jak widać, na 19 emblematach, drugi, zaraz Wam pokażę, jest na 4. Podciągnę go chyba do 7. Gdybym jeszcze wylosowała trzeciego, też bym go zrobiła, jeszcze nawet nieprawdopodobnie, na pewno bym go zrobiła. Natomiast z czwartym już bym się zastanawiała, czy robić. Także to jest jedna z tych kart, które waniliowe i warto mieć duplikat. Drugim lekarzem z waniliowym jest Anna. Jest to troszeczkę inna sytuacja z Anastazją, dlatego że oprócz niej jest dwóch bohaterów w kolorze niebieskim, którzy mają, oprócz tego, że dają jakieś leczenie, to jeszcze mają dobre właściwości specjalne plus premię rodziny. I to jest Booster, która jest z rodziny mechanoidów. Ona co prawda nie leczy zbyt dużo, znaczy ona leczy 280 punktów, a Anna leczy 210, także trochę zbliżone, ale generalnie obie one nie leczą zbyt dużo, natomiast mają te pozostałe właściwości, które są wartościowe. Booster robi miniony, a Anastazja daje pancerz. I drugim niebieskim lekarzem, który pojawił się właśnie ostatnio, chyba w zeszłym tygodniu, to jest, ja go nie mam zrobionego jeszcze, to jest Dudle z sezonu drugiego, niebieski lekarz, świetny, chyba leczy w tej chwili, to dają największe leczenie, jeżeli bohaterowie mają poniżej 50% zdrowia. Anna jest bohaterem wolnym, niestety, ale jej właściwości budowania pancerza oraz tego niewielkie leczenia wciąż znajdują zastosowanie. Ja mam zrobione w tej chwili dwie Anny. Mało ich używam, chyba muszę z powrotem wrócić do moich niebieskich bohaterów, dlatego że trochę są takie odstawione w kąt. Zaraz Wam pokażę, tu jest moja druga Anna. Także żadna z nich nie ma emblematów, tak jak mówię, niebieskimi kartami rzadko gram. Prawdopodobnie dlatego, że ja nie miałam zbyt dobrych strzelców. Miałam głównie snajperów, w ogóle miałam tylko waniliowych. Także albo miałam właśnie wolnych, tak jak Panzer czy Vasquez, więc nie używałam ich w wojnie, bo zanim oni by się naładowali, to już zostaliby wszyscy ubici. Ale może wrócę do moich teraz niebieskich kart, bo mi się pojawiło trochę ciekawych nowych i może zacznę nimi pracować. Także Anna, okej. I trzecią kartą, którą ja tak naprawdę używam chyba praktycznie w każdej wojnie przeciwko niebieskim tankom, to jest Crockett. I to jest również waniliowy bohater.
On buduje pancerz, dodaje atak i dodaje obronę. Ja go bardzo lubię. Prawdopodobnie zrobiłabym drugiego, gdyby nie to, że udało mi się dostać kilku naprawdę fajnych bohaterów zielonych i oni zabrali mi te materiały promocyjne. Jest to chyba praktycznie jedyny lekarz w kolorze zielonym pięciogwiazdkowy do tej pory. Lekarz, to nawet nie jest lekarz, bo on nie leczy, tylko daje pancerz, ale jakąś tam namiastkę tego leczenia daje. Dlatego, że nie ma innej opcji pięciogwiazdkowej oczywiście. Można używać czterogwiazdkowy, tak jak Wyatt, ale nie ma pięciu gwiazdek. Także to są te trzy karty: healerzy, lekarze albo support, wsparcie, które warto robić. Okej, to tyle o lekarzach. W przypadku bohaterów atakujących sytuacja jest trochę trudniejsza, dlatego że niskie statystyki oraz niska wartość ataku tych wanilowych bohaterów wymusza jakby uważne przyjrzenie się dodatkowym właściwościom specjalnym, które mogą być potencjalnie pomocne w walce. Więc zacznijmy od, może kolorami to zrobię. W kolorze fioletowym według mnie są dwie karty, które warto wciąż jeszcze robić. I tymi kartami jest Miraż. Ja wciąż jeszcze tą Miraż moją używam w wojnie, nie w każdej, ale wciąż ją używam. Ona jest na jednym emblemacie. Nie wiem, chyba nie będę jej ciągnąć wyżej niż jeden, nawet chyba nie dam siedmiu. Mam dużo bardzo dobrych fioletowych bohaterów w tej chwili. Chociaż ona z tą właściwością właśnie z uciszania jest doskonała, szczególnie przeciwko wskrzeszaczom. Także warto Miraż robić. Drugim bohaterem jest i tego to ja mam na chyba jeszcze nieskończonego, dlatego że dostawałam bardzo dobrych fioletowych bohaterów i on tak jest tylko na 4,80. To jest Xavier. Wielu, bardzo wielu moich kolegów ze sojuszu używa Xaviera z dużym sukcesem, wciąż w wojnie, bardzo sobie chwalą, dlatego że on zmniejsza doładowanie celu i pobliskich, przepraszam, pobliskich wrogów oraz zmniejsza ich celność. Także jest bardzo wartościowy również właśnie przeciwko wskrzeszaczom i przeciwko healerom. Także Xaviera warto robić. W kolorze żółtym chyba jest najmniej wartościowych przedstawicieli tych waniliowych, ale jeżeli ktoś nie ma innych opcji, to trzema bohaterami, których ja nie mam zrobionych, bo mnie się udało dostać bardzo dobrych żółte karty z eventów, także ja mam je wciąż na poziomie 4,80, ale jeżeli ktoś nie ma za dużo opcji albo dopiero zaczyna, to warto jest zrobić Kurgana, który jest jakby podnosi atak oraz przyspiesza doładowanie, sorry, obniża doładowanie wrogów. Jest to Hash, która jest szybkim snajperem i ona oprócz tego, że zadaje obrażenia, to jeszcze daje podpalenie w ciągu 3 tur. No i oczywiście Stinger, oprócz tego, że atakuje, to odzyskuje dla siebie punkty zdrowia, czyli jakby sama się leczy. W kolorze niebieskim są dwie karty warte zwrócenia uwagi. Ja mam obie te karty zrobione, podciągnięte. Żadna z nich nie ma emblematów. Pierwszym to jest Logan i tak jak widać, mój Logan niestety wciąż nie dostał książek, ksiąg umiejętności, a to dlatego, że no ja się musiałam skupić na tym, co mi było potrzebne w wojnie, czyli głównie na tych moich zielonych bohaterach i również wzmacniałam moich żółtych, dlatego że dostałam ich bardzo dobrych, więc jakby mój Logan jest trochę taki zostawiony z tyłu, jest na poziomie 6. Ale jeżeli ktoś go wylosuje i jest to na początku budowania kolekcji, to jak najbardziej Logana warto mieć. On podnosi atak i usuwa osłabienia wszystkich sojuszników. To jest dobra cecha, szczególnie jeżeli gra się przeciwko
tym kartom, które uciszają, a takim jak Miraż albo Burmistrz Binaja. Także on się bardzo sprawdza. I drugą kartą jest Maverick. Maverick jest snajperem, ale on ma szansę uderzyć dwóch wrogów, 45% szans i jakby przyspiesza się jego doładowanie również. Także to są dwie karty niebieskie, które warto robić. W kolorze zielonym, oprócz wspomnianego już wcześniej Kroketa, wciąż warto robić Emę. Ema była bardzo długo w mojej drużynie obrony, dlatego tak jak widać, ona jest na 19 emblematach. Ja ją wciąż używam w eventach. Bardzo dobrze się sprawdza, więc jeżeli ktoś ją ma, ja mam kolegów, którzy mają po 3-4 M zrobione i używają z powodzeniem właśnie w czasie wydarzeń specjalnych. W kolorze czerwonym, czyli ostatnim kolorze, są trzy karty, które warto zrobić. Dwie są takie jakby oczywiste, dlatego że wszyscy je lubią. Pierwsza to jest Haruto. Haruto służył mi w drużynie mojej obrony przez bardzo długi czas na początku gry, dopóki nie został wymieniony praktycznie przez najpierw przez Ridge'a, a później przez Ksenię. Także on oprócz tego, że atakuje sąsiadów, to jeszcze buduje pancerz sobie i najbliższym sąsiadom. Drugim bohaterem jest Thrasher. Ja go nie mam skończonego. Nie mam go skończonego, dlatego że go dostałam bardzo późno i w międzyczasie dostałam dużo lepsze karty. Także i chyba 2 tygodnie temu przegrałam walkę. Przegrałam najazd, gdzie właśnie Thrasher był ustawiony jako tank. Kto by się spodziewał? Oczywiście on miał maksy emblematy, ale wykończył mi. Nie miałam w ogóle klocków i padłam. Ale także przyjrzałam się tej karcie wtedy trochę więcej. Jest niewielka szansa, że Thrasher dostanie materiały ode mnie, chyba że jak się pojawią kostiumy, okaże się, że on jest rewelacyjny i po prostu będzie warto go pociągnąć wyżej. No i trzecią kartą, którą ja osobiście mam zrobioną i bardzo sobie ją chwaliłam bardzo długo, to jest Marina. Marina jest niedocenianą kartą, dlatego że ona jest wolna i wiele osób uważa, że ze względu na tą swoją prędkość ona się nie bardzo nadaje. Ja ją używałam, nie używam jej w wojnie, aczkolwiek znam kilku graczy, którzy mają ją w drużynie obrony wojennej i jeżeli się karty nie ułożą, Marina odpali i obniży obronę na 3 tury i w tym czasie pozostali bohaterowie jeszcze odpalą, to naprawdę to jest masakra po prostu. Mielone robią wtedy z drużyny atakującej. Ja ją głównie używałam w ustawianiu kolorów z czerwonymi, czyli ona obniżała obronę, a potem uderzałam kolejnymi kartami i jak dostałam Rudolfa, to Rudolf mi zastąpił Marinę i po prostu przestałam ją za bardzo używać. Również nie używa się ich razem, dlatego że się jakby nakładają, niwelują, to się nie sumują się te ich właściwości. Także Marinę warto robić, jeżeli ktoś nie ma Rudolfa, jeżeli ktoś ma Rudolfa, to nie ma takiej potrzeby. Czasem się mnie pytają gracze, co robić z Zidanem. Zidan niestety został znerfowany. Był świetną kartą, dlatego że on leczył wszystkich sojuszników oraz budował i przyspieszał chyba. Przyspieszał doładowanie wszystkich sojuszników, był świetną kartą. Nie wiem dlaczego dali mu tego nerfa, zupełnie bez sensu, dlatego że on był jedną z lepszych kart czerwonych, waniliowych i przy tych kartach mocy, które się w tej chwili pokazują w sezonie drugim oraz wydarzeniach, ten nerf był kompletnie nie miał sensu, po prostu zniszczyli bardzo dobrą kartę, na którą gracze bezpłatnie mieli dużą szansę, po prostu mogli nią bardzo dużo zrobić.
Okej, okay. To tyle, jeżeli chodzi o moją listę wartościowych 5 gwiazdkowych kart. Jeżeli coś pominęłam, uważacie, że jakaś karta jest również dobra, ale ja o niej nie wspomniałam, to proszę wpiszcie w komentarzach, chętnie zobaczę. Ja już praktycznie w tej chwili nie będę ciągnąć żadnych waniliowych kart do góry, oprócz tak jak wspomniałam, jeżeli dostanę kojotę, tego podciągnę do góry. Nie wiem, czy wy słyszycie, ale mewy strasznie mi krzyczały dzisiaj za oknem. Może się nagrały, może nie. Moje słuchawki są bardzo dobre, ale czasem niwelują te głosy z zewnątrz, ale jeżeli tak, nie wiem, co się dzieje. Muszę jakieś polowanie musi być chyba. Coś się dzieje, bo strasznie krzyczą. Okej, okay. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!